nas czeka? Tak, dokładnie, ponieważ jest stulecie urodzin Czesława Miłosza, zorganizowała właśnie książnica taką grę miejską. I idea jest taka, żeby po prostu zapoznać uczniów szkół, którzy przygotowują się na przykład do matury, z realiami XX wieku, właśnie z historią w ogóle pobytu Czesława Miłosza w Szczecinie, która jest niezbyt znana, a dużo opowiada o najnowszej historii Polski w ogóle, bo była to odwiedziny poety w Szczecinie, był to czas takich wielkich zmian, oczywiście i kulturowych, i politycznych przede wszystkim w Polsce. To schyl lat 40. i nasza gra polega między innymi na tym, że i też pokażę panorowie, który poruszają się właśnie na całym świecie. Dzień dobry, nazywam się Przemek Łowa. Spotykamy się akurat w stulecie urodzin Czesława Miłosza. W 1911 roku urodził się, ale te szczegóły już poznacie, oglądając tą wystawę. Ta wystawa opowiada właśnie o życiu tego pisarza, noblisty, znanego na całym świecie. I oczywiście cały sens tej wystawy to znalezienie śladów i tropów. Dostaniecie na jednym z punktów mapy, czyli cofniecie się trochę w przeszłość. Dzisiaj mamy internet, mamy media dostępne właściwie dla każdego. Każdy może nakręcić film. A tutaj cofamy się do takiej długiej historii i słowa drukowanego i oczywiście tego, co było przed tymi naszymi współczesnymi mediami, czyli do czasów naszych dziadków. Tak, ale czułem to mysle. Myślę, że najlepiej się rozproszyć. Każdy sobie jedno hasło będzie wam się przypominało, będziecie ze sobą odpracowali. Zobaczcie, każdy do jednej tablicy podchodzi, spokojnie sobie ją czyta, ogląda. Wszystkie te informacje mogą wam się przydać na dzisiaj. Ale fotografować nie, tutaj nie fotografujcie. Weź po prostu na całą tą podróż i sobie we fragmentach strofki zapamiętacie i to na końcu odtworzycie. Jest trzy zwrotki. Możemy życie tak się nauczyć, żeby było fajnie i wszyscy razem byście go wspólnie powiedzieli. Gdzieś tam jeziora. Rozdajemy? A to masz? To nie ma jeszcze znaczka, on nie chciał, to nie dostanie. To nie idą do nas. Macie znaczek? Macie, o jak elegancko są przyczyny. To pani też dostanie znaczek. Ja bardzo proszę, dziękuję. Proszę bardzo. On się przypina sam? On się przypina, tak, to musi pani go sobie elegancko przypinać. Dobra, dzięki piękne. Ale na przykład go się trzecią. Będziemy się uczyć przez całą tą zwrotkę. Ale możemy pojedynczy. Tak, gdzie się uczy, bo ile nas jest? 12 albo 14. Ale to jest dwie grupy, bo tamta grupa nie też szkodzi, została. Nie szkodzi, zadanie jest wspólne. Zerknijmy, czy oni mają ten sam wiersz. Prawdopodobnie ten sam wiersz. Pomysł należy do nas. Czy recytujemy trzy, czy jedną, i czy po jednej linijce, czy po pół linijki, czy razem? Za jedną. Nie. No tak, tak, jeden, trzy, bo to zależy się od liczby opanowanych. Patrz, 4, 5, 6, 7, 7. Wydziel swojej grupie.
Dodatkowe pytanie jeszcze. Na Litwie? Niestety nie. Nie? Rosja będzie. Ukraina. Będzie Rosja. Pytanie jest pytanie o państwo. Dlaczego? No bo były zawary wtedy. No. No to macie to dodatkowe punkt. Ile mamy punktów? To tutaj macie 2, dodatkowy 1. 3. Płacą mi za reklamę. No właśnie, coraz zimniej się robi. To jak latamy, to i także. Było słoneczko. Dogonili nas. To nasza konkurencja. Proszę ich potem jakoś śmiesznie tam przerabiać. Pozwoliłem, żeby nagrywać. No nie?
Szarych szeregów klaski kilka razy pozmieniane. No, dobry pomysł. Dobra, to ona jest długa, wszyscy pamiętają. To znaczy, że my pobliżu naszej szkoły, bo to wiesz, to otrzymujecie zadanie trzecie. Składa się z dwóch części to zadanie. Tutaj na miejscu musicie wykonać tę część. Do tego potrzebujecie mapy świata. W tym punkcie grupa otrzymuje mapy. Sprawdź skąd przyjechał. Te dwa punkty dorożka stojącym w kolu. Dobra. Wymienia rozwiązane z życiem poety i zaczynają położenie na otrzymanie mapy świata. Ej, to był tak Paryż chyba. Dobrze, to może jeszcze raz przeczytaj to polecenie. Wymienić miasta związane z życiem poety i zaznaczyć ich położenie na otrzymanej mapie. Za pięć miast zaznaczyć pisać. Nawet powinniście na niej pisać, żeby otrzymać punkty. Za pięć miast jeden, za więcej niż dwa punkty można otrzymać. Dajmy na to czas. Ponieważ ile chcecie. Ponieważ na części europejskiej... Gdzie jest Kalifornia? Z Anglii? Jeszcze Kalifornia i Kraków. Kraków to był tych ściągów, bo tam mieszkał i Kalifornia bo uczył. A Litwa? A Kalifornia to miasto zastanowcze. A masz może przypadkiem? Waszym zadaniem jest... Nie mogę czytać. Pan nam będzie towarzyszył. A teraz, tutaj gdzie jesteśmy? Teraz to zadanie macie takie, proszę bardzo. Zadanie czwarte. Czytaj. Zadanie podać czas nieobecności poety w kraju. Pytanie dodatkowe. Kiedy Czesław Miłosz otrzymał Nagrodę Nobla? Pierwszy punkt, gdzie masz? Grupa wyrusza w poszukiwaniu budynku starej siedziby klubu 13 Mus. Wskazówka, blisko po Szczecinku. Poczekaj. No, to czekaj. To ja czekam na odpowiedź. Czekam na odpowiedź. Jak długo nie miała poety w kraju? Mam, spisałem. Słuchajcie, jak długo, tak? Tutaj proszę się posiłkować wiadomościami. Odebrał Nagrodę Nobla w 1980, a wręczył mi ją król. Kruszec, to dobra. Tu mamy jeden punkt. A teraz dodaj. Dobrze?
Jak wrócił, to miał już 3 latka. To 1954. Trzymaj. No to kiedy, powiedzcie, kiedy, kiedy oznajmia oficjalnie, że nie wraca do Polski z tego miejsca, w którym jest. Mamy badać rok, tak? No nie może być, no bo wtedy dostał etat, tak? No i właśnie opuścił, nie wracając. A może rok później zrobił, bo sobie jedno, nie wiem, tak. Chciał się wtedy dostał. Na razie, bo to skutuje, tak? Dostaję etat na Uniwersytecie w Kalifornii, postanawia dostać bardzo więcej. 40. Proszę, trzymajcie, to jest zadanie czwarte. Teraz zadanie piąte macie. Zadanie piąte. I zadanie piąte, tak, nie dawałam wam piątki już? Jeszcze? Nie. Dobra. Zadanie piąte macie takie, tak? Macie dotrzeć do siedziby, dawnej siedziby klubu 13 Mus, no, tak zwanej świetlicy artystycznej i znaleźć tam tablicę pamiątkową. Tak. I tam uzyskujecie jeden punkt. To jest Aleja Wojska Polskiego. I przepraszam, i to jest obok pasztycików, tak jak było orientacyjny, tak, pasztyciki, tak. Jak ja to nic nie mówi, dobrze, bo ja pasztyciku nie. I tam i proszę wykonać zdjęcie tablicy pamiątkowej za jeden punkt. I tam dobra. Nikogo nie ma, żebyście nie szukali żadnego żywego człowieka z księżnicy. Zaraz powiem. Proszę bardzo, zadanie piąte. I z tym wykonanym zadaniem idziecie za etap szósty. Szóstego, to jest skwer imienia Konstantego Edefonsa Gałczyńskiego. Aha. Kto wie, gdzie to jest? Park Gałczyńskiego. Park Gałczyńskiego. To jest trasa Wojska Polskiego. Także... Mamy. To będzie obok. Haniu, mam grupę od... I teraz azymut Wojska Polskiego, dawne 14 mus, a potem Park Gałczyńskiego. Dobra, powodzenia. Dobra, dziękuję bardzo. Nie mogę się. Skwer Gałczyńskiego. Kojarzymy skwer Gałczyńskiego, słuchajcie. Nie. W styczniu 1949 roku w czasie zjazdu delegatów Związku Literatów Polskich za obowiązujący kierunek w literaturze uznano realizm socjalistyczny. Referaty wygłosili m.in. Kruczkowski, Broniewski, Warzyk zaatakował Gałczyńskiego za niepoważny stosunek do poezji. W kolejnym roku prezesem szczecińskiego oddziału ZLP zostaje Jerzy Andrzejewski. Pytanie. Którzy z wymienionych wyżej pisarzy mieszkali w Szczecinie? Dwa. Poczekaj. Mam zdjęcie z katedry. Masz? Na Gałczyński. Mieszkam w Szczecinie. Chyba masz znajdź. Nie, tu mamy Herbertę.
chodźcie tam sobie, posiądziemy i pan... On mówi! Ład serca. A ja go nagrywałam. Nazywałaś go? No. No to dawaj, puszczaj. Ej, jest tutaj jakiś Zbigniew Krutkowski Szczecin. Nie, to jest Elk. Nie, nie Elk. Nie, czyli poprzestać, możemy poprzestać na Gałczyńskim, słuchajcie, na pewno i na Andrzejewskim, że oni mieszkają. Ale no możemy sprawdzić tak na pewności Warzyka i Broniewski. Jak? Broniewski. Tak, dobrze był pokój diament. Tu oddaję, bo to będzie się liczyło, bo to jest następne zadanie i tu są dwa listy, które wam pomogą przy następnym zadaniu. Aha, czyli teraz nie jesteśmy skierowani na żaden, to wiemy z listów. Wiecie to z listów. Tak. Dobrze. To jest na mapie też jest zaznaczone strzałeczką, gdzie macie iść. To na starą mapę. Ja mam mapę. Na początku ustalamy czas i miejsce pobytu Miłosza w Szczecinie na podstawie listów. Te listy musimy przeczytać. A to było jest nawet tego... na wystawie, kiedy on był chyba w Szczecinie. Max 49. Max 7 punktów, w tym 3 za nazwę ulicy z zadania trzeciego. Czyli i teraz musimy tak, tu pisze tak, że trzeba umieć od razu na końcu wiersz, trzeba mieć ulicę i trzeba jeszcze to, trzeba tu mieć zdjęcie i dojść w ogóle. Nikt nie może być wtedy... Znaczy nie, dobra, ja będę czytać, Pierwszy. A może byśmy stąd, bo nas zobaczą gdzieś, nie tam? No albo może w stronę górę. Albo właśnie w stronę, gdzie mamy iść. Chodźmy do tramwaju. Chodźmy do... Może na tramwaj. O, tu jest. O, to tam ucieka? Nie, nie, to nie w tę stronę. A to jest wziąłka? Thank you.
mapa. Elegancki jest, tak? Co? Tak? Nie, a tak. Mamy pogodę. No, czyli... Gdzie pani? Czyli no stop. No, ja będę wrócił kijem. No i pola na wodę, a nad jeziorem do kostki. Ja bym się próbował, że więcej. Szybciej przy. Pani, gdzie jest 34? Gdzie kiedyś mieszkał czasowo? No na pewno. No tak, fajnie, ktoś mi odpowie. Przepraszam! Ej, jaka to ma blazyca? To jest ulica Wodna 34. Szukamy. Dobrze, może nic mi dalej, bo się normalnie zgubimy jeszcze. Nie wiem, no Kinga się zapyta pani. Dobrze, idzie. To będzie na tej ulicy, ale dalej. Chyba tam. Pani nie ma pojęcia. Wiesz? Willa wygodna, ośmiopokojowa, doskonale rozłożona i dość porządnie odnowiona. Spory poza tym jest ogród. Zaraz za ogrodem duży las i jezioro. Czyli ogród, zaraz za ogrodem duży las. Czyli tak, 8 pokoi, dobrze odnowiona, ma duży ogród, jest blisko lasu. To w ogóle nie z tej strony, musimy iść w stronę jeziora chyba. To pani mówiła, żeby iść tamtędy i... To w stronę jeziora byśmy szli, jakbyśmy tam szli. Czyli to musi być to. Zapukamy do drzwi. I gdzie dalej mam iść? Ale tu powinna być wskazówka do ostatniego punktu gry. Aha, to jest napisane tam na tej kartce. Pokaż, mogę przeczytać.
Ustalić czas przy zadaniu szóstym. Dotrzeć do miejsca pobytu Czesława Miłosza i wykonać zdjęcie aparatem w telefonie komórkowym. Dobra. Z ustalonego na podstawie korespondencji miejsca pobytu. Czy należy dojść do punktu finału. Czyli to jest miejsce pobytu Czesława Miłosza. A teraz do tu, biblioteki. A tutaj do pogodnej 49. Gdzie jest ta biblioteka? A biblioteka cały czas? Jest tutaj, gdzie ten czerwony samochód na górce. Aha, no. Super. A co tu dzisiaj, mogę się zapytać, takie pielgrzymki tutaj? Takie pielgrzymki, bo jest gra miejska organizowana przez Krzyżnicę Pomorską. To tam na śladami Czesława Miłosza i jego przyjaciół w Szczecinie. Dlatego państwo macie takie pielgrzymki. No, nawet nie wiedziałam, że teraz się dopuszczam. I ile tutaj długo mieszkał? Był w 1942 roku mieszkał. Mieszkał tutaj w tej willi. Aha, ale jak długo nie wiecie państwo? Dwa dni. Dwa dni. Aha, dwa dni. Zdjęcie pamiątkowe. No właśnie, zdjęcie pamiątkowe, słuchajcie. Chodźcie na zdjęcie, kochani. Dobra. Zbieram się, popędzamy, żeby... Ale dobra. No jak wam się podoba taka forma edukacji? Super. Super, naprawdę. Ciekawe, można się dużo dowiedzieć. W mojej ojczyźnie, do której nie wrócę, jest takie leśne jezioro ogromne, chmury szerokie i rozdarte cudowne. Pamiętam, kiedy wzrok za siebie rzucę. Aha. Witam. Cześć. Witam cię. Jak tutaj dotarłeś? Tramwajem. Trzeba było cyknąć, że jedziesz, to bym podjechała po ciebie. Ile wsi, więc ci najlepsi dostają te książki, zresztą każda szkoła dostaje książki dwie, ale dostajecie również film. To jest po prostu idealne, takie pytanie mieliście.